Jest piękna i majestatyczna, a wobec krągłości jej kształtów nikt nie pozostaje obojętny. Kolejowa linia 285, bo o niej tu mowa, to bez wątpienia krajobrazowa królowa Dolnego Śląska, uważana za najpiękniejszą w Polsce. Królowa niestety emerytowana, choć wielu jest takich, którzy próbują przywrócić jej drugą młodość. My zakochaliśmy się w niej od pierwszego wejrzenia podczas 13 Mistrzostw Polski w drezynowaniu, jakie odbyły się w Jugowicach dzięki staraniom Sowiegórskiego Bractwa Kolejowego. Diane, what you are about to hear is deeply disturbing. Oj, działo się działo. Dwudniowe mistrzostwa przyciągnęły masę turystów, pasjonatów kolei i rodziny z dziećmi. My pojawiliśmy się dopiero w niedzielę, tuż przed zakończeniem, by móc w spokoju, choć publicznie i bezwstydnie, romansować z linią 285. Up every morning, before daylight and before I sleep, the moon shines bright, singing kaya, yuppie-yo, singing kaya, yuppie-yo. With a $10 horse and $40 saddle. Przede wszystkim od dziecka marzyłem o tym, żeby przejechać się drezyną. I to było moje marzenie, które nigdy się nie spełniło aż do dzisiaj. Dzisiaj po raz pierwszy, mam 40 lat na karku, po raz pierwszy przejechałem się drezyną. Była to drezyna spalinowa. Osiągnęliśmy w drodze powrotnej, zawrotną wręcz szybkość, bo czułem, jak mi zrywało resztki włosów z głowy. Absolutnie genialna jazda, świetna impreza, naprawdę polecam. Jugowice. Przyjechaliśmy tylko na chwilę, to prawda. Zamierzamy tu jednak powrócić, by opowiedzieć Wam więcej o Sowiegórskim Bractwie Kolejowym i urokach linii 285. Wkrótce wyruszymy nią także do wznoszącego się majestatycznie nad okolicą Zamku Grodno, skrywającego mroczne tajemnice. Zostańcie więc z nami i subskrybujcie nasz kanał.